Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać. Dlatego nie będzie jutro telewizyjnej debaty dwóch kandydatów na prezydenta, Donalda Taylor HK. Ci inni właśnie zaprotestowali, że nie może być tak, że dwóch w telewizorach nawija, a reszta kandydatów łyka ślinkę, bo nie mogą dezinformować szerzej zgromadzonego i szeroko pojętego elektoratu w sensie my. Ale jeśli Donald Taylor HK tak koniecznie chcą ze sobą podebatować, to żeby nie drażnić innych kandydatów i partii, debata między obydwoma mogłaby się odbyć za zamkniętymi drzwiami, w cztery oczy, bez świadków dodatkowo. Posiedzą sobie Donald i Legi, twórczo pomilczą. No bo pomilczą, bo jak jeden wie wszystko najlepiej i drugi wie wszystko najlepiej, to o czym oni mają gadać? No nie ma o czym gadać. Obaj główni pretendenci do oparcia fotela prezydenckiego wiedzą wszystko, ale każdy wie swoje wszystko, czyli w sumie obaj razem wiedzą dwa razy więcej niż wszystko, co dobrze wróży przyszłej koalicji. Szkoda, że nie obejrzymy debaty Donald Lech. Miał je transmitować jednocześnie TV, TVN i Polsat, ale nie będą, więc może by tak debatę przenieść do Cyfry Plus, tam jest taki fajny bułgarski kanał. Albo o, do Cartoon Network, skoro i tak bajki mieli opowiadać. Dałoby się debatę zaraz po atomówkach, a przed Chojrakiem. Dzieciaki to nie odróżniłyby obu od Scooby-Doo i Kudłatego. No albo puścić obu zamiast kreskówki troskliwe misie na kanale Mini Mini. Sponsorem będzie Cini Mini. Nie ma znaczenia, gdzie będzie ta dyskusja. Przecież i tak obaj nieźle by bujali, no bo słuchajcie, bo trzy są największe kłamstwa na tym świecie. Prognoza pogody, skład parówek na opakowaniu i obietnica polityka przed wyborami.